Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. W wałbrzyskich autobusach miejskich od kilku dni można korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu poprzez usługę Wi-Fi. Już od 11 lutego w wałbrzyskich autobusach miejskich można skorzystać z Wi-Fi, który daje nam możliwość bezpłatnego dostępu do internetu. Tak więc wszyscy, którzy mają telefony, smartfony z dostępem do internetu, mogą z tego skorzystać, a także osoby, które wożą ze sobą laptopa, także mogą bezpłatnie połączyć się z internetem w komunikacji miejskiej. Dotyczy to 20 nowych autobusów. Pod koniec marca do Wałbrzychu pojawią się kolejne 30 autobusów i będziemy pierwszym prawdopodobnie miastem w Polsce, które będzie miało kompletny nowy tabor komunikacyjny i także w tych 30 kolejnych autobusach również będzie można korzystać z internetu. Póki co możliwość taka istnieje w dość ograniczonym zasobie miejskiego przewoźnika, ponieważ zainstalowano urządzenia do bezpłatnego korzystania z internetu dotychczas jedynie w 20 nowych autobusach. Starsze modele takiej dostępności nie posiadają. Od marca bieżącego roku jednak dostęp do internetu ma być we wszystkich autobusach miejskiego przewoźnika, a to za sprawą tego, że tabor ma być według zapewnień całkowicie nowy. Wszystkich nowych autobusów będzie 50 sztuk, tyle ile jest potrzebnych do obsługi całego miasta w zakresie komunikacji miejskiej. A jakie jeszcze nowinki czekają podróżujących autobusami? Także już od kilku tygodni mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. Jest to aplikacja, w której można śledzić w realnym czasie przejazd autobusu, dowiedzieć się, o której dokładnie dojedzie na dany przystanek. Aplikacja jest do pobrania przez Google Plus pod nazwą MyBus. Dodatkowo jeszcze w tym roku mają się pojawić oryginalne przystanki autobusowe. Część z nich ma być wyposażona w kioski multimedialne. Z wałbrzyskiego magistratu znowu rozbrzmiewać będzie hejnał miasta. Zakończyła się naprawa systemu dźwiękowego w ratuszowej wieży, którą najprawdopodobniej uszkodził piorun. Mieszkańcy miasta hejnał usłyszeć mogą punktualnie w południe. Melodia rozbrzmiewa czterokrotnie w nawiązaniu do historycznej tradycji grania miejskich hymnów. Za kwotę 7 tysięcy złotych wymieniony został uszkodzony system dźwiękowy. Zamontowano nowe głośniki, instalację elektryczną oraz urządzenie transmisyjne. Nowe możliwości to oczywiście puszczanie melodii. No, najważniejsza to o 12, która jest puszczana, to nasz hejnał miejski, ale możemy też z niego puszczać różne inne melodie. Wystarczy je przerobić na format MP3 i z komputera przerzucić na kartę, która jest w urządzeniu umieszczana i o zapodanej godzinie można grać co tylko żywnie nam się spodoba. Hejnał został ustanowiony przez Radę Miejską Wałbrzycha w styczniu 2000 roku. Wybór kompozycji nastąpił w drodze konkursu zorganizowanego dla wałbrzyskich szkół. Wygrał utwór Libra, nawiązujący do tradycji górniczych, który zgłosiła uczennica szkoły muzycznej. Interaktywna wystawa Nauka Polska, zachęcająca do studiowania na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych, dostępna jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Ekspozycja jest inicjatywą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wystawa odwiedzi w 2013 roku jedynie trzy miasta w Polsce – Piłę, Sulechów oraz właśnie Wałbrzych. Wystawa ma charakter multimedialny, zatem można obejrzeć filmy, wysłuchać ciekawe informacje, a także przeczytać ciekawostki ze świata nauki. Wciąż rośnie zainteresowanie kierunkami ścisłymi na polskich uczelniach wyższych. Wybieramy te studia, bo... Możemy liczyć na stypendia pozwalające skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy. Możemy liczyć na udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach badawczych pod opieką wybitnych specjalistów o międzynarodowym autorytecie. Na dynamiczny rozwój kariery i zatrudnienie. Wystawa ma formę korytarza, w którym rozmieszczone są specjalne ekspozycje w postaci ekranów i tablic. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu systemowego Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Mamy nadzieję, że sporo Wałbrzyszan obejrzy tę wystawę. Być może uda nam się podpowiedzieć młodym osobom, które w tym momencie stoją przed trudnym wyborem, co robić w przyszłości, jaki kierunek studiów podjąć. Być może ta wystawa stanie się natchnieniem do wyboru dalszego toku kształcenia młodych Wałbrzyszan. Interaktywna wystawa dostępna jest na pierwszym piętrze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Na uczelni zagości do 24 lutego. Wszyscy chętni mogą ją zwiedzać w godzinach od 8 do 17.
Kapituła konkursu zdecydowała, kto walczyć będzie o prestiżowe statuetki i nagrody pieniężne w plebiscycie Kryształy i Kamienie. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych przez mieszkańców regionu kandydatur wybrano po 5 nominacji w każdej kategorii. Od 11 lutego uruchomione zostanie głosowanie za pośrednictwem SMS-ów, a walka trwać będzie do samej gali finałowej. Na pewno dla tych, którzy są nominowani, jest to wyraz jakiegoś uznania lub też krytyki i dla osób publicznych jest to jakiś sygnał, który powinni w jakiś sposób wziąć pod uwagę. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, sportu, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz regionalnych mediów obradowała blisko 2 godziny. Nie było łatwo wybrać po 5 nominowanych w 8 kategoriach plebiscytu. W wielu wypadkach potrzebna była również dogrywka. Ciężko jest niektóre sprawy wyważyć, co jest lepsze. No tutaj troszeczkę jednak na klasycznego, że tak powiem, kolokwialnie czuję, czasami trzeba było się zdać, ale myślę, że dokonany wybór był przy tak licznym gronie wybierających chyba właściwy. Aż w 4 kategoriach, czyli akademickich, pozarządowych, kulturalnych oraz sportowych kryształach, nominowani powalczą nie tylko o prestiżowe tytuły, ale również o nagrody finansowe w formie czeków opiewających na 2000 zł. Wśród kulturalnych kryształów wybrani zostali Joanna Bator, Teatr Larki Aktora, Gra Miejska, Tajemnica Zamku Książ, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu oraz Grażyna Wołkowska. O zwycięstwo w kategorii sportowej powalczą MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój, połączenie wałbrzyskich klubów koszykówki KK Promet i JKKS Górnik Wałbrzych, Puchar Polski w motokrosie, krosowym cross country Józef Żuk oraz 13. półmaraton wałbrzyski. O nagrodę finansową i statuetki zmagać będą się również studenci Paweł Kwiatkowski, Michał Fila, Joanna Buczek, Piotr Malik i Wojciech Nagadowski. W sferze pozarządowej zmierzą się z kolei Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Księżnej Daisy von Ples, Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Teresa Ziegler oraz Stowarzyszenie Trzeciego Wieku ze Świebodzic. O prestiżową statuetkę zawalczą także firmy i przedsiębiorstwa z regionu. W kategorii kryształ wśród pracodawców nominowani zostali Porcelana Krzysztof, firma Ronal, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., Janusz Sęczuk z przedsiębiorstwa Kamela oraz firma Sirbut Minari. Właśnie w ten sposób można mieć dodatkową promocję, tą pozytywną, nie tylko związaną z samym produktem, ale z firmą, jaką pewną organizacją, która tak naprawdę oddziałuje na rynek. Internauci i Kapituła docenili również lokalne samorządy, nominując wójta gminy Walim, Adama Hausmana oraz radę gminy Walim, Jedlinę Zdrój, Szczawno-Zdrój, Jana Klepca, radnego Świebodzic oraz Waldemara Skórskiego, zastępcę prezydenta miasta Świdnica. Wśród politycznych kryształów a statuetkę powalczą także Roman Szełemej, lokalne struktury SLD w Wałbrzychu, doprowadzenie do referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, Andrzej Zibrow oraz doprowadzenie do referendum o odwołanie burmistrza Głuszycy. W emocjonującej kategorii kamień wśród nadesłanych kandydatur wybierali z kolei jedynie lokalni dziennikarze. Do porażki roku nominowani zostali nieoddanie w terminie AquaZdroju do użytku, uchwalenie przez radnych miejskich w Wałbrzychu uchwały dotyczącej zakazu funkcjonowania placówek użyteczności publicznej przez całą dobę, porażka referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, likwidacja części szkół podstawowych na terenie Wałbrzycha oraz wyznanie Augustyna Skrętkowicza, że jest przeciwko odzyskaniu grodzkości przez Wałbrzych, bo jako wicestarosta straciłby pracę. Miałam tutaj pewien dylemat, które z tych wydarzeń, bo nie były to tylko osoby, ale także wydarzenia wybrać. Nie będę zdradzała, jakiego wyboru dokonałam. Mam nadzieję, że słusznego, ale oczywiście o wszystkim zadecydują telewidzowie telewizji regionalnej, czytelnicy 30 minut i także nasi telewidzowie. Poszczególne nominacje faktycznie negatywnie wpłynęły na wizerunek miasta Wałbrzycha. Dlatego trochę się nie dziwię, że pierwsze miejsce otrzymała nominacja, która się nazywa Nieoddanie w terminie budowy AquaZdroju. To inwestycja, z którą mieszkańcy wiążą bardzo wielkie nadzieje. Inwestycja, którą, mówiąc kolokwialnie, jesteśmy karmieni od dłuższego czasu. Dlatego ta nominacja gdyby jednogłośnie zwyciężyła. Pozostałe są kwestią do dyskusji. Przeciwwagą dla kamienia, czyli porażki roku, jest z kolei nowa kategoria plebiscytu – superkryształ. Tytuł i statuetka będzie uhonorowaniem sukcesów, które ma na koncie zwycięzca. Konkurencja była naprawdę mocna, bo to bardzo znamienite osobowości, ale też wydarzenia z naszego regionu. Ja już wiem, kto jest superkryształem, ale to pozostanie tajemnicą, bo taka jest umowa i z Kapitułą, i z uczestnikami tego plebiscytu. Do pozostałych nominacji w 8 kategoriach zostanie przypisany specjalny kod. Od 11 lutego możliwe będzie głosowanie za pośrednictwem SMS-ów oraz śledzenie bieżących wyników na stronie internetowej www.krysztaleikamienie.pl. Zwycięzców poznamy dopiero podczas gali finałowej, która będzie miała miejsce 8 kwietnia w barokowej sali Teatru w Szawnie-Zdroju. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.